Państwo, można mieszkać w Warszawie i 60 lat i też nie wiedzieć dokładnie, bo kto tutaj po tej Chełmskiej jeździ, prawda? Gdzie jest wytwórnia filmów, proszę Państwa. Ja tu tylko wyskoczyłam z domu, z Saskiej Kępy, przez Wisłę przejechałam, mostem Łazienkowskim, no bo ten kurczaczek za długo siedział u tego Markowskiego, jak on się tam nazywa, Krzysztof czy jak. I po prostu jak on tam za długo siedzi, no to jest podejrzane, bo on miał mu oddać telefon. Telefonu nie oddał, proszę Państwa. Ani pieniędzy, ani nic, jak to się mówi, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Gadu, gadu, ni pieniędzy, ni obiadu. Moherowi mogą bardzo dużo gadać, długo gadać i nic z tego. Na tym polegają te kołchozy moherowych. To więc mówiłam o metrze, że to nie 7 kilometrów czy stacji metra tutaj Warszawa potrzebuje, ale Warszawa potrzebuje, proszę Państwa, ze 400 kilometrów metra i rzeczywiście budują metro 100 kilometrów długości, 200 kilometrów długości, ale nie 7 kilometrów, to co Gronkiewicz zrobiła. Także proszę Państwa, rechodupki tutaj rzeczywiście Chełmską, Moherowe przejechały. Dlaczego? Dlatego, że na krakowskie przedmieście wjechać nie można. Ja już spałam, już jestem senna, ale wyskoczyłam tutaj na tę ulicę Iwicką, Chełmską, żeby po prostu, wiecie Państwo, żeby sprawdzić, czy ten już wyszedł, czy ten kurczaczek wyszedł. No ale on jest psychiczny, ciągle obrażony, a dziad nie chce mu oddać, proszę Państwa, telefonu. I dałby dziad 500 zł i ten by wycofał sprawę. A ten mówi, że te pieniądze mu da. Ten się daje skusić i tych pieniędzy nie daje. Tak zawsze jest. Także ci, co po tych wernisażach chodzą, i Anita, i to, no to są osoby takie, które nie mają ani złotówki. I teraz tak, no niby Anita tutaj bierze udział w tych filmach, proszę Państwa, różnych, jako piąte koło u wozu, no to więc można byłoby powiedzieć, że ma pełne pieniędzy, a ona nigdy nie ma ani złotówki. Taka jest warszawianka. Warszawianka nie ma nic. Z gołą dupą i tylko uprawiają ewentualnie rechodupstwo. Radio Concita. Tok FM. Euro Concita. Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra.